tym filmiku pokażę Wam urządzenie do wiązania drutu zbrojeniowego. Tak jak widzicie, jest to urządzenie od Dedry. Wygląda ona w ten sposób. Tak wygląda opakowanie. Teraz zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy takie niepozorne urządzenie. No i tak jak widzicie, tutaj mamy haczyk, którym łapiemy drut. No i rączkę. Jest ona dość wygodna. Tutaj możemy sobie przywiązać to urządzenie, żeby nam gdzieś nie spadło z rusztowania. No i tak, jak ciągniemy, to tutaj jest taki jak gdyby gwint o dużym skoku, że gdy ciągniemy, to po prostu ten drut się zawija. Zaraz pokażę, jak to pracuje, a potem jak wraca, to widzicie, to nie potrzeba tym kręcić. Czyli jak mamy, dajmy na to, cienkie druty, no to trzeba kilka razy to wyciągnąć, żeby zostało zawiązane. No i tyle. Z tym urządzeniem można kupić też od tego samego dostawcy taki pakiet drutów do wiązania, to jak widzicie. W tej paczce jest 2500 drutów i te druty, tak jak widzicie, wyglądają w ten sposób. Ja to przesunę. I taki drucik wygląda w ten sposób. Można go włożyć, złapać tutaj tym haczykiem, tak jak widzicie, w ten sposób, i gdy będziemy ociągać, on będzie się zakręcał. Zaraz Wam zademonstruję na takim przykładowym, dajmy na to, na przykładowym wiązaniu prętów. Jak się ma jeden tam, dajmy na to, jedną płytę do zazbrojenia, to można to zrobić zwykłymi obcęgami. Można też użyć takiego specjalnie pręta powyginanego. Tam w internecie możecie tego znaleźć masę, ale ja postanowiłem użyć czegoś takiego. Nie będę miał dużej tam belki do zrobienia. Pewnie w innych filmach zobaczycie, jak ją będę zbroił, zgodnie z dokumentacją. Ale powiem tak. Zobaczyłem to narzędzie i postanowiłem go mieć, ponieważ nim także będę coś tam koło płotu, dajmy na to, wywiązał. I teraz tak, może dla przykładu, no to schowamy sobie te druty w takim opakowaniu. Tak jak widzicie, jest 2500 drutów, średnica milimetr, długość 12,7 cm. Tak to wygląda. I teraz pokażę Wam, jak to działa na przykładzie, dajmy na to, czterech takich prętów. Tak jak widzicie, czyli tak, wkładamy, przekręcamy, i tutaj na najwięcej odcisków na rękach właśnie robiło się od kręcenia, czy to tym kawałkiem druta takiego grubszego, wyprofilowanego, czy po prostu obcęgami. Po prostu tutaj się wyrabiało i odgniaty się robiły na rękę. A za pomocą tego urządzenia, no przesuń się, ja się będę ciągnął, przesuń się. Za pomocą tego urządzenia po prostu ciągniemy, można kilka razy, i już jak gdyby mamy tutaj skręcone to. Jak widzicie, kilka ruchów już jest skręcone, i następne, tak jak mówię, jak będą większe druty, to na przykład jedno pociągnięcie, jedno wysunięcie wystarczy, żeby po prostu zaciągnąć przy na przykład dwóch prętach, nie wiem, 16 i 6. Jak widzicie, zahaczamy. I
I już jest przykręcony drut. No dość, bo szczeli. Mogę ja teraz? Tak, ciągnąć tylko. No, puszczaj za mocno.